Mam strasznie niski poziom cukru. Potrzebuję zjeść coś na maksa słodkiego, ale mam tylko 10 minut. Zrobię wegańską wersję znanego francuskiego deseru crème brûlée. W związku z tym, że deser naprawdę jest bardzo łatwy i szybki, potrzebuję tylko nałożyć jogurt do kukiełki. Nakładam 300 g jogurtu sojowego. Wygładzam go i po wygładzeniu nakładam płatki kokosa i ścieram wcześniej sparzoną cytrynę, aby uzyskać skórkę z cytryny. Starłam już wystarczająco dużo cytryny, więc teraz muszę wszystko ze sobą wymieszać, aby jogurt przeszedł aromatem cytryny i kokosa. Na koniec wygładzam mój deser, bo za chwilę powstanie na nim przepyszna, cukrowa skorupka. Jogurt będę posypywała 2 łyżkami białego cukru. Muszę zrobić to równomiernie, aby karmel się nie spalił. Czas na ogień. Opalam teraz mój wegański crème brûlée. Pozostaje mi jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia, czy deser jest już gotowy. Jest. Ten dźwięk świadczy o tym, że za chwilę będę mogła jeść już wegański, bezglutenowy i prawie nietuczący deser. Ozdabiam go jeszcze tylko owocami. Ja wybrałam sezonowe porzeczki i malinę, ale tak naprawdę do tego deseru pasuje każdy owoc. Pozostaje mi już tylko położenie mięty na crème brûlée, żeby nie powiedzieć wisienki na torcie. Do zobaczenia za tydzień. A, i pamiętajcie, subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia. Do zobaczenia.